Fundusz zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbuch.pl. Polecam. Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie w ten smutny bardzo dzień. A smutny dlatego, że dokładnie dzisiaj, 22 czerwca, wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy rodzinie, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tak się to dokładnie nazywa, która pozwala odbierać dzieci z polskich rodzin pod pretekstem tzw. przemocy ekonomicznej. Od dzisiaj, szanowni Państwo, do Państwa domów może przyjść kurator, czyli głupi urzędnik, i zabrać Wam dziecko, jeżeli uznacie, że, jeżeli on uzna, że stosujecie tak zwaną przemoc ekonomiczną. Przemoc ekonomiczna to jest takie pojęcie, pod którym się kryje wszystko i nic. To znaczy, jeżeli na przykład dziecku nie kupicie smartfona najdroższego, albo plecaka najdroższego, albo laptopa, albo czegoś tam innego, dziecko się poskarży, to przyjdzie kurator i wam takie dziecko może zabrać. Bez wyroku sądu, w asyście policji, mamy do czynienia z kuratorokracją od dnia dzisiejszego. Kurator będzie decydował, czy możecie państwo wychowywać dalej swoje dziecko, czy powinniście je stracić. O tym, na to, żebyście to dziecko stracili, naciska polityka państwowa w postaci stworzenia tego systemu obrzydliwego donosów na rodziców, że dziecko może zadzwonić, poskarżyć się na swoich rodziców i wówczas uruchamia to państwową spiralę działań faszystowskich zupełnie, których zwieńczeniem może być wizyta kuratora i odebranie dziecka z powodu tzw. przemocy ekonomicznej, czyli pod byle pretekstem, i umieszczenie takiego dziecka w domu dziecka. No, opisywałem kilka spraw dzieci zabieranych do domu dziecka. Wiem, jak potworny jest to dramat i dla dzieci, i dla rodziców. Wiem, że te zwyczaje zabierania rodzicom dzieci to Hitler wymyślił, więc państwo się niestety, państwo, które się odżegnuje od faszyzmu, nazizmu, które nawet w konstytucji zabrania głoszenia ideologii totalitarnych, no właśnie faszystowsko-nazistowski przepis nam tutaj wprowadziło i on od dzisiaj zaczął działać. Ale to jest nie koniec złych wiadomości, bo proszę państwa, ja bym to działanie, wejście w życie tej ustawy i to, że ona dzisiaj zaczyna działać, rozpatrywał jeszcze w kontekście przygotowań nad wprowadzeniem tak zwanej powszechnej karty szczepień. Tutaj Justyna Socha to ostatnio przeanalizowała. I o co chodzi w elektronicznej karcie szczepień? Chodzi o stworzenie takiej bazy danych na temat szczepień, kto jest od dziecka i na co zaszczepiony, żeby do tej bazy miał wgląd urzędnik zajmujący się sprawami medycznymi, czyli tam NFZ, Ministerstwo Zdrowia, pewnie Sanepid, jeszcze jakieś rozmaite inne komórki. I do tej bazy będą trafiać dane na temat wszystkich szczepień wszystkich ludzi. To jest oczywiście skandaliczny przykład na naszej inwigilacji. No ja sobie na przykład nie życzę, żeby jakiś głupi urzędnik w centrali NFZ-u czy w dowolnym innym miejscu wiedział, na co ja jestem zaszczepiony, a na co nie. Ale to zbiega się w czasie właśnie jeszcze, te prace nad tym elektronicznym, nad tą elektroniczną kartą szczepień, one się zbiegają w czasie nad rozszerzeniami kompetencji WHO. WHO rości sobie prawo do tego, żeby odgórnie, ponad głową państw i rządów, narzucać wszystkim państwom członkowskim politykę w zakresie zdrowia, ochrony zdrowia i szczepień, czyli żeby to ten komunista etiopski, obrzydliwy, mówił za swojego biurka, co w Polsce ma być obowiązkowe, a co ma być zakazane, żeby mógł wprowadzać też listę szczepień. I proszę państwa, to doprowadzi do tego, że z jednej strony będzie obowiązywała ustawa, która właśnie od dzisiaj obowiązuje, czyli nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z drugiej strony będzie obowiązywała ta elektroniczna, powszechna karta szczepień. I z trzeciej strony będą obowiązywać wytyczne tego greckiego komunisty, etiopskiego, przepraszam, komunisty, w zakresie tego, jakie szczepienia mają być obowiązkowe, a jakie nie. I do jakiego wniosku to prowadzi? To prowadzi do takiego wniosku, że państwo będzie wprowadzi nowy mechanizm karania osób niepokornych, czyli odbierania dzieci za brak szczepienia. Bo jeżeli ktoś zostanie zaszczepiony, to taka informacja się odnotuje w tym elektronicznym, w tej elektronicznej bazie, ale jeżeli ktoś nie zostanie zaszczepiony, to taka informacja też się odnotuje w elektronicznej bazie, prawda? I mając takie dane, to siedząc przy komputerze, urzędnik albo NFZ-u, albo Ministerstwa Zdrowia, albo nie daj Boże tej Światowej Organizacji Zdrowia, będzie mógł
wyciągać kary, będzie natychmiast wiedział, kto został albo nie został zaszczepiony, kto zaszczepił albo nie zaszczepił swoje dziecko. No i może dojść do wniosku, że niezaszczepienie dziecka to jest właśnie forma przemocy ekonomicznej, bo przemoc ekonomiczna to jest takie sformułowanie, pod którym kryje się wszystko i nic. Przemocą ekonomiczną może być kupienie dziecku tańszych butów, a nie drogich butów. Przemocą ekonomiczną może być zabranie dziecka do domu na obiad, a nie do restauracji. Przemocą ekonomiczną może być niepuszczenie dziecka tam na jakąś imprezę, jeśli nie ma jeszcze wystarczającej ilości lat. No i przemocą ekonomiczną może też być niezaszczepienie dziecka. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z przemocą, no ale przecież urzędnicy WHO nie takie rzeczy umieją obchodzić. I cały ten ogląd sytuacji prowadzi do wniosku, że będzie ten przepis pozwalający kuratorom na odbieranie dzieci rodzicom wykorzystywany do tego, żeby zabierać rodzicom dzieci pod pretekstem takiego, tym, że dzieci nie są szczepione. Ale w drugiej fazie, czyli za rok, jak się te negocjacje dotyczące traktatu WHO skończą i wszystkie państwa podpiszą to, co WHO im będzie narzucać i WHO stanie się taką instytucją, która będzie narzucać nam wszystkie posunięcia w polityce zdrowotnej, oczywiście nie pytając nas o zdanie, to zostanie rozszerzone i kurator będzie już mógł zabierać dzieci nie tylko pod pretekstem przemocy ekonomicznej, ale też na przykład właśnie niezaszczepienia albo niedostosowania się do wymogów pandemicznych i tak dalej. Zwracam Państwu uwagę, że przygotowując traktat pandemiczny, czyli ten traktat rozszerzający do granic, w zasadzie poza wszelkie granice, kompetencje Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, WHO bardzo sobie rości prawo do tego, żeby zdobyć uprawnienia do karania za tak zwaną dezinformację, czyli do karania za to, co samo uzna za poglądy, które samo uzna, że się jej nie podobają. Na przykład poglądy na temat szczepionek, albo chorób, albo preparatów, albo medycyny naturalnej, no dowolnej innej rzeczy. No i co? No i wtedy w ramach tej polityki karnej WHO będzie mogła, jeżeli nie daj Boże to przegłosuje, te państwa się na to zgodzą, właśnie nakazywać odbieranie dzieci, no bo jeżeli ktoś głosi pogląd, jak to się mówi, niepoparty wiedzą naukową, a co jest poparte wiedzą naukową, to będzie wiedzieć tylko WHO, to można będzie za to odbierać mu dziecko. Także proszę Państwa, to jest taki system opresyjny, na który nie wpadliby nawet Stalin, nawet Hitler, nawet Lenin. To jest jeszcze rozwinięcie tego ich antyrodzinnego wynalazku. Mówię to ze smutkiem, bo właśnie dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Właśnie dzień dzisiejszy, czwartek, 22 czerwca, jest pierwszym dniem, kiedy kuratorzy zaczynają chodzić po Polsce i odbierać dzieci rodzicom pod pretekstem przemocy ekonomicznej, zbliża się fala nieszczęść setek, a może tysięcy polskich dzieci, które będą odbierane od rodziców jako ofiary tego kretyńskiego systemu, ale to jest preludium tego, co się stanie, jeżeli wprowadzona zostanie elektroniczna karta szczepień, a potem, jeżeli rozszerzone zostaną uprawnienia WHO, pozwalające między innymi karać za tak zwaną dezinformację. Jest to rzecz straszna. Jest to świat, w jakim jeszcze nigdy nie żyliśmy. Mówiąc o tym, oczywiście chciałbym Państwu przekazać jakieś dobre wiadomości, ale dobrych wiadomości w tym szaleństwie, o którym mówię, nie ma, bo skutkiem tego będzie tysiące niewypowiedzianych dramatów. Znanych jest mi z mojej pracy dziennikarskiej, znane są mi różne historie dzieci odbieranych rodzicom i był to dramat, który ciężko opisać słowami. To jest coś tak strasznego. Jak zwykle na koniec reklama książki. To książka, której dawno nie reklamowałem, Oszust matrymonialny. Książka adresowana głównie dla kobiet, historia oszusta matrymonialnego, którego poznałem kiedyś przez przypadek, kiedy siedział w więzieniu. Jak zwykle bardzo serdecznie Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zbliżam się powoli do 40 tysięcy i z Państwa pomocą chciałbym ten pułap w wakacje osiągnąć. Bardzo Państwa proszę o komentowanie dla zasięgu, o łapki w górę dla zasięgu. Udostępniajcie Państwo moje wideo, felietony wszędzie, gdzie tylko uznajecie to Państwo za stosowne. A tym z Państwa, którzy chcieliby mnie wesprzeć
ośmielam się jeszcze przedstawić pewną prośbę o wsparcie finansowe. Jeżeli podoba się Państwu to, co mówię, to, co robię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdziecie Państwo numer mojego rachunku bankowego, znajdziecie Państwo linki do Zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Dziękuję serdecznie za wszystkie wpłaty, bo one determinują rozwój tego kanału. Tego kanału nie byłoby, gdyby nie Państwo, widzowie, czytelnicy. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.